Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Mass Effecta trójeczki, DLC Cytadela oczywiście i kontynuujemy naszą wyprawę w poszukiwaniu gościa, który próbuje nas zabić i whakował nam się na nasze konto widma, tak więc no cóż, walczymy. Ostatnio byliśmy na imprezie, nie poszło zbyt dobrze, a teraz chyba wreszcie mamy naszego rozmówcę. Commander, Edie and I have been analyzing those drives. I think we found something if you're ready. Gimme. Let's hear it. Though the data's root structure was erased, the logic integrity remains viable. Edie has an incredible talent for this stuff. I know she's an AI, but even still. We found an encrypted communication from a few days ago. Just need another minute to crack it. A whole minute? Edie here could shave that down to 5 seconds. I thought it best to allow Staff Analyst Brooks a chance to improve her decryption skills. And now you've lost your chance to show off. Like she needs it. You're the crew of the Normandy. You're legends to the rest Fuck of the Alliance. Yeah. To my. To głównie moja zasługa. Legends can be good or bad. Which are we? You're the kind that people look up to. The kind they owe their lives to. But how come everyone's always shooting at us? I think it's mostly you, Rex. The bigger the target, the bigger the, target. You're saying I've gained weight? It just means there's more of the legend to love. Czemu podrywacie w Rexa? Ma teraz tak z milion trogańskich kobiet, nie potrzebuje, no, ten, kolejnych obiektów. No nic. It's all just part of the job. Wait. Job? You mean the rest of you are getting paid for this? Here we go. Człowieku, nawet mi za to nie płacą, a jestem wojskowym z tytułem i w ogóle. They bought a lot of weapons. Like big ones. No, Max. What do you need that kind of firepower for? Na mnie. It appears this drone is preparing to rebel. I have just monitored the commander's Spectre access code in use at the Citadel archives. Punch it up. The archives are going into emergency lockdown. Whoever's hacking your records is there right now. What do we know about the place? Council keeps sensitive historical information there. Real hush-hush. Even my old CSEC clearance never got me in. Then we'll find our own way in. Gear up and let's... Cześć. Kim jesteś? What's with the Volus? Oh, pizza delivery guy. I got the munchies. Double pepperoni. Ooh, my ulubiona. These archives are huge. You'll have a lot of ground to cover. Shame you can't bring everyone. A mogę zabrać pizzę? Who says we can't? All hands on deck for this one. Hell yeah, but who gets to take point with you? Who's going to pay the bill? Ogólnie, wiecie, rozpieprza mnie sytuacja z Volusem, ponieważ, jak pamiętacie, Volusowie to przeważnie bankierzy, krętacze i ogólnie osoby, które obracają dużymi sumami pieniędzy, a ten Volus jest dostawcą pizzy. Jakby wolniej w uniwersum Mass Effect pizzę mógłby dostarczyć prawdopodobnie tylko Hanar. Tak więc, come on, ewentualnie Elcor. To what the shit? Dobra, i teraz tak, weźmiemy Javika, bo tutaj wiem, że Javik może rzucić naprawdę fajnym tekstem w pewnym momencie. I myślę, że weźmiemy sobie Wrexa, ponieważ normalnie nie mamy go w drużynie, wykorzystajmy to. Akceptuję drużynę, oczywiście. I teraz będzie naprawdę cholernie dużo strzelania. Tak, cholernie, cholernie. Tak, w ogóle gra odekwipowała mi moją broń. Bo wiecie, Shepard miał... miał pistolet. Wdowa. Czy ja chcę użyć tego... O, wybaczcie. Czy ja chcę użyć tego pistoletu z tłumikiem? Czy jaką w ogóle tutaj mam jakby? O, mam. I żeby nie było ten pistolecik, to bestia, żeby nie było. No, patrzcie, nie ma. Którego pistoletu cholery używałem? Kata chyba. Czekajcie, użyjmy kata jako porównanie. No właśnie. A ten nie ma modyfikacji, to będzie konkret.
Czy mogę go nieco odciążyć? Zmniejsza wagę broni. I... Obrażenia od mocy, czy obrażenia po prostu? Dokręcimy tłumik do tłumiku. Fuck yeah! Tłumikcepcja. Ten żart nawet nie ma teraz sensu. A, dobra, czyli... Czekajcie. O, odciążenie. Nie mam pojęcia, co chcę upgrade'ować. Dobra, niech będzie tłumik do tłumika. Fuck yeah. Modyfik, znaczy ja akceptuj. Wy, panowie. O, masz pod sobą katanę. Nie no, to trzeba zmienić. Taki badass jak Wrex nie będzie z podstawowej strzelby korzystał. Najeźdźca wygląda konkretnie, nie? Wygląda jak coś, czym mógłby się zabawić Wrex. Damy mu bonus do walki wręcz. Boże, Konet, kroganie uderzają wręcz czasami. Bonus do obrażeń. Akceptuj, Javik ma swoje pierdoły? Tak, ma swoje pierdoły, tam jest okej. Okay. See? Punktów do rozdania nie mamy, bo niby skąd? W sumie mogę wziąć granaty podnoszące, bo i tak Wrex już poziomu nie dostanie. A, nie będzie promień rażenia. I rollout. Co drą, wiecie, to jest uczciwe. Wrex i Javik chrypnęli jako pierwsi, że chcą być zabrani. What's the best way into the archives? The facility is located below the wards. Maybe a direct breach for maximum surprise? I like it. Sounds like you're learning the ropes. Hell, hang out with us long enough and you'll learn ropes, knives, bombs, thresher moss. Wszystko. Mamy wszystko. But don't hang out too long. Pretty soon you'll be making friends with Asari. I heard that. Będąc w innym samochodzie. The archives are somewhere below us. It could be pretty tricky to get in there. Not really. Mamy magazynek. A nie, to było C4 najwidoczniej. Okej. Krogan first. See you at the party, princesses. Czekajcie, przecież Wrex miał iść z nami, więc what the hell? Skąd ten karabin? O, wow! Jak ninja dosłownie. Wow, 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 wow. Dobra. Najeźdźca. Miotacz cząstek. To. No, po prostu gra dłużej się wczytywała. A no mają. Jak się bawisz? Czujesz się przyjaciółmi z nami? Snajper? Ajajaj, zbudowałem. Klik. Javik, pierdolni. Nice. Okej. Okay. Ten głos brzmi znajomo. You bastard. All right. Wow, gro, właśnie ujawniłaś twarz naszego wroga. There's nowhere you can run. Nowhere you can hide where we can't find you. Hide? Why? I'm Commander Shepard. I never hide. Jestem twoim ojcem. So that's how it's gonna be. Byłoby zabawne, by teraz złamał sobie nogę. Who are you?
You weren't the only Shepard that Cerberus brought back to life. But at least one of us will finally do something with it. Tak, i to jest śmieszne. Mamy tutaj do czynienia z... No cóż... Doppelgangerem Sheparda. I oczywiście w zależności jakiego Sheparda sobie stworzycie, jaką wasz Shepard ma twarz i płeć, taką postać tutaj widzicie. I to jest całkiem spoko. Where did you come from? The same DNA as you. A clone. Cerberus spared no expense resurrecting you. With me? Miranda mówiła, że nie było klonowania. Kłamała, suka. Or a heart. Or a lung. Where have you been this whole time? In a coma. Until I woke up 6 months ago. While you were in a jail cell on Earth, I was learning to be human. Amazing what a person can do with enough neural implants. I don't care who you claim to be. The role of Commander Shepard's already filled. By the wrong man. It's time the understudy had his day. Did the elusive man send you? No. He abandoned me when he had what he wanted. You. Then why do you want to kill us? Because I don't have his memories. I'd never fool my supposed friends. The ones who abandoned their duty to join the cult of Shepard. Like you, Prothean. How many of your own men did you crawl over to make sure you survived? I teraz Javik prawdopodobnie go zabije. I'm the real thing perfected. I'm you without the wear and tear, Shepard. The doubts, failures. I'm the lone wolf you were always meant to be. Without the emotional baggage holding ta, jasne, samotny wilk, totalnie człowiek iluzja nie ożywił Sheparda, bo uważał go za idealnego lidera. This is Shepard. Initiate Normandy lockdown. Transmitting command codes now. Good idea. Too bad the signal was blocked. Trainer, this is Shepard. Prep the Normandy for emergency departure. We're leaving. I'm setting the command codes now. I generalnie wiecie co, w stosunku do tego gościa, do naszego kochanego klona, chcę lecieć prawie że full renegatem, ponieważ teksty Sheparda jako renegata w tym dodatku są jednymi z najlepszych w całej trylogii, tak więc polecam. Never thought I'd say it, but I'm looking forward to killing myself. I guess ominous threats of violence run in our DNA. But mine is more than a threat. Execute them. The cult of Shepard ends today. To nie mój pistolet. Skąd go mam? I mam tutaj wielką cadelę. Czas mu zniszczyć! Szut. Bum. I to jest generalnie, wiecie, to jest... Jedna z takich dziwnych scen, w sensie chodzi nie o, o ujawnienie klona, to jest mega spoko, wiem, że to jest za fajny plot twist, żeby nie było. Ale... Fajne, znaczy głupie jest to właśnie zestrzenie tego modelu Cadeli. Ponieważ jeśli my nie jaśniemy tego klawisza, to po prostu jeden z naszych towarzyszy strzeli. I tyle. Wyjdzie nam dokładnie to samo. Strzelają dużo i celnie, przeważnie, nie teraz na przykład. Wujek Ardnot, Jezu Chryste. Jest nieźle. Jezu. Protan też jest, tak jest. No nie, przydałby się. He's pushing into the archives. Stay in your groups. Team Mako, you're on point. Right. What's a Mako? Nie chcesz wiedzieć. Nie, nie Liaro. Team Hammerhead,
O, Mako i Hammerhead. Jezu, nie. Proszę, nie wracajmy do tej dyskusji. Internet dość długo ciągnął tą debatę. I to jest fajne, bo zależnie kogo oczywiście weźmiecie do głównego składu, to drugi Shepard skomentuje zawsze to trochę inaczej. Wiecie, tutaj skomentował ilość trupów, po których Javik przeszedł, żeby dotrwać do dzisiejszych czasów. Ale może skomentować totalnie inną osobę, jeśli ją weźmiecie. Tak więc... To jest całkiem spoko. I to, właśnie, to DLC ma dużo tego typu myków, gdzie różne postacie mówią różne rzeczy i też to często jest określone waszym stosunkiem do tych postaci. Akurat chyba nie w tym przypadku konkretnym, ale no, sporo tego jest. Wzmacniacz mocy, apteczka, amunicja pełna, dobra, rollout. Będzie walka, jak nic. At this point, anything's possible. Like waking up and finding out you have a clone? I don't want to talk about it. At least not until everyone has ingested alcohol. Javik, twierdziłeś ileś tam godzin temu, że nie pijesz, tak więc proszę nie wypowiadaj się. Pamiętamy, Javik, mam to nagrane. Are we gonna find anything in this place? Glyph. O! Yes, Commander. Cześć! Skąd się wziąłeś? Give me updates on its location. What is the nature of the target? He looks like me. Then I have found the target. Nie ja. No, Glyph. It's another me. Now get going. At once, Commander. Nie moglibyśmy w ten sposób na przykład wysłać mojej sondy bojowej, żeby strzelała mu w pysio. Nasza ekipa tam jest, mam bardzo dziwnie animowane modele, ale to kuźwa sztucznie wygląda, o Jezu. Czemu oni idą we czwórkę? My nigdy, nigdzie nie chodzimy we czwórkę, do cholery przecież. Goddammit. Gro, trzymaj się własnych zasad. Ja jestem pierwszy. Łatwizna. O, dzięki. No nie, moja ekipa. O, witajcie, skąd się wzięliście? Wow. Co to? Chcę ten karabin, a nie mogę się ruszyć. Wygląda jak... Jak standardowa broń, wiecie, Avenger. Jezu Chryste. Commander, the other you is searching for something 200 meters ahead. Got it. Fighting your own clone. Who would have thought? Bioware. Anything you don't want to do, Shepard? Let them handle it. So, like a personal butler? I don't want to talk about it. Precisely. So let your clone do it. Na pewno Liara byłaby zadowolona, mając dwóch Shepardów na raz. Pomyślcie o możliwościach. To wygląda niebezpiecznie. Ho, ho, ho. Chodź tu, niewidzialna panienko. Jezu, w Rexce zaciesza, come on. Względnie. Ogólnie najwidoczniej Brex ma nowe powiedzonko i to księżniczka, w sensie ta wszystkich tak nazywa.
Moi towarzysze, gdzie jesteście? Więc nie wiem. Czekajcie. Javik, obalaj. O, a ja zajmę się tym. Tak, moja wieżyczko, trzymaj drani na odległość, trzymaj, trzymaj. A ja będę pudłował, bo tak robię. Dobra. O, nie, nie ma opcji. Nieźle sobie dzisiaj radzicie, drużyno. W przeciwieństwie do poprzedniej sesji, kiedy nagrywałem. Granat. Przeciążenie. Pizgnięcie. Pizgnięcie miało być. Gdzie moje pizgnięcie? Wrex, użyj. Dziękuję, właśnie tego. Jezu Chryste. Zabieranie całej drużyny, mówi, że będzie fajnie. No już, jestem. Robię co mogę. A mogę dużo. I w dupę. O nie, to kto granaty? O. Okej. Okay. Cutscenka. Go, I'll cover you. Move. To nie jest pistolet, który zaekwipowałem. A, i tutaj, żeby nie było, jeśli ma się chyba liarę w ekipie albo Tali, nie jestem pewien. O, to jest zajebiste. Jeśli ma się Tali albo liarę. Co mnie mówić? Tak, jeśli ma się liarę albo Tali w ekipie i one wchodzą po tej drabinie, to pytają się, czemu wchodzenie po drabinach zajmuje tak długo. I to jest coś, co BioWare podchwyciło od fanów, od graczy, którzy grali w multi w Mass Effect 3, gdzie bycie na drabinie jest najbardziej samobójczą rzeczą w całym tym multi. To jest spoko, ponieważ mamy tutaj nagrania z wojny pierwszego kontaktu, z pierwszego kontaktu w ogóle. Wojna pierwszego kontaktu. Kiedy to Turianie i ludzie by dla siebie nie mieli. Czyli tak jak teraz. Tylko, że wtedy strzelali. Teraz sobie tylko grożą. To jest tak, właśnie jest ten tekst o drabinie. I to jest nawiązanie do multi. Że ludzie narzekali, że jak postać wchodzi na drabinę, jest całkowicie bezbronna i nie można ani nie szybko z niej zejść, ani zeskoczyć i po prostu animacja musi skończyć i tyle. W sensie, to miejsce jest prawie tak stare jak ty, tak? I'm glad I slept through it all. I just wonder what the other me is looking for in here. Year 700 CE. Krogan rebellions, attack on council, vault K306. This is the only visual record of Krogan overlord Kredek's attack on the council. Audio follows. I've heard enough. If the Krogan hadn't taken on the Rachni, you would all be at their mercy. You won't give us what we deserve, and so you force us to take it. We will never leave the planet of Lucia, no matter how much the Asari cry. Ambassador Kredek, you only weaken your case with this show of violence. Wrong, Solarian. Now our case is finally strong. Negotiations are over. Początek rebelii krogańskich. Jeden z bataszków Krogan podczas rozmów z Radą zaatakował ich. Mówiąc, iż należy im się coś za... Wow. Za zakończenie
wojny Rachmi. No, chciałem coś totalnie innego zaznaczyć, ale whatever. Dalej mają Kroganina na zasadzie, nie wiem, Rex by się znudził i sobie poszedł, nie? Więc już byśmy go nie mieli. Tak, strzelajcie, strzelajcie. Może częściej powinniśmy wszyscy naraz wychodzić z Normandii, co wy na to? Come on. Where do you think you're going, princess? Praktycznie nic nie musimy robić. Nasza ekipa robi wszystko za nas. Jak tam, Javik? Trzymamy się? Dobrze się bawimy? Freeze, bitch. O, uniknęła. Wow, nie spodziewałem się. Sorry. Czy ktoś dobije tego lecącego gościa? Czy to koniec? Hammerhead and Mako, keep pushing ahead. On it. Your 1896 CE legal AIs, Vault C940. These are the last of the AIs on the Citadel. This termination action is unlawful. Why do you continue when our appeal has not yet been heard? Keep quiet. You know that the Council will never overturn its own edict. Standing by for your go, sir. Do not terminate us. Go. Na, no tak. Konsekwencje powstania getów i odebrania Ranoka Quarianom. Nagle wszyscy rzucili się na AI na Citadeli, byleby nie doszło do tego samego co z getami. Tutaj nic się nie dzieje. Ogólnie, o ile się nie mylę, jeśli nie zabralibyśmy Javika, to tak jak wiecie, mamy drużyny Młot i Mako, co oczywiście oznacza Hammerheada i Mako z jedynki, to Javik chyba odmówiłby bycia w jakiejkolwiek drużynie i stwierdziłby, że sam jest drużyną Protanin. I tak, okej. To też zabawne, ale wolę go mieć przy sobie. Dla jednego tekstu. Więc mam nadzieję, że uda mi się wyklikać odpowiednie opcje podczas późniejszej rozmowy. No. Fajne drzwi. O. Here we go. Rex, dopierdol go. Nice. Definitywnie Kroganom jednak warto dawać upgrade do walki wręcz. Tutaj się hologram popsuł. To mam Cytadelę. In the opening minutes of the attack, you'll see that Zakara Ward is almost completely destroyed. Interrupting. Spectre status recognized. Commander Shepard. The following information is... O, to jest spoko. The unknown aggressor is suspected to be a Reaper aided in its attack on the Citadel. By rogue Spectre Saren. The Reaper Sovereign is destroyed by the Fifth Fleet. To jest strasznie spoko. Wiecie, oficjalne archiwum, które usłyszeliśmy na początku, mówiło, że no cóż, w pierwszym Mass Effectie był atak getów na Cytadelę. A potem, jak hologram rozpoznał nasz status widma, wyświetlił nam prawdziwą wersję i powiedział, że no cóż, Cytadela została zaatakowana przez żniwiarza suwerena pod wsparciem zdrajcy widma, czyli Sarena.
Krogan, kill shot! Tarcza nic ci nie pomoże, kolego. Kto to jest? A, to chyba Ashley. Poznaję po tyłku. Commander, I have cataloged 18 previously unknown historical. Zajebiście, Glyf. Where's the target, Glyf? He is searching for a secret vault. He did not wish to be disturbed. What? I thought he was you. Go find him again. Uwielbiam to, że wiecie, Glyf jest nastawiony, żeby odpowiadać na polecenia Sheparda. Niezależnie którego Sheparda, po prostu. Tędy droga, co? Zresztą czekajcie, Glyf jest hologramem, czemu po prostu nie przenika przez drzwi? Wcześniej chyba to robił, żeby nie było. Co tam, panowie? O, dobra, drzwi otwarte w końcu. Team Mako here, got him in our sights. Jezu Chryste, Rex waży 400 kilo? Chopie. Wiem, że jesteś duży i w pancerzu i w ogóle, ale bez przesady. Tak zrobię. No dobra, już pomagam wam, Jezu Chryste. They wish to inflict bodily harm on you. Also, I discovered... Wow. ...an Elkhorn mating totem. All 347... Zajebiście, Glyf. Zajebiście, że się dobrze bawisz. Przynajmniej ktoś. Znaczy nie ja, ja się bawię świetnie. Zabijam shit. Co się liczy. Dobra. Proszę bardzo, Garus. Jeszcze jakieś niemiłe teksty? God damn it. Tam idą nasi. A na dole nie nasi. Zamrożenie. Trafiłem w drabinę. Jezu Chryste. O! Czyli jednak. Ej, myślałem, że będę mógł wyciągnąć gościa za osłony, ale nie. Klik. Klik. Szybko. O, dziękuję. Chciałem powiedzieć właśnie, że ten, że Rex nie reaguje na rozkazy Sheparda coś. O! Co? Nie zapłacili za tą pizzę, tak? O nie! Serio? Come on. Wiem to, że Glyf cały czas nawija, nie? Po prostu nie... dosłownie wsparcie moralne. Zgiń. Holy shit. O! Cortez też tutaj jest? No to akurat wyzwanie. Serio? Aż tak? O Jezu, to jest genialne. Uwielbiam to DLC, absolutnie uwielbiam. Tyle dobrych tekstów.
W Rex nawalasz pionkami tarczę energetyczną. Jesteś tego świadom, nie? Okej, to już. Było fajnie. W Rex generalnie nie wiem, zgarniasz za dużo fejmu za to wszystko. Czemu? Za dużo trupów? Przywyknij, będzie więcej. Jesteśmy dopiero w połowie misji, to liczba ciał na podłodze zwiększy się minimum dwukrotnie. Nie no, żartuję, chyba dobijamy do końca. Nareszcie. Wyeliminuj cel. Bardzo prosty cel, prawda? Tak. O, po prostu wyeliminuj cel. Nie znajdź swojego klona, nie zabij swojego klona, nie rozpraw się ze złym Shepardem. Dawaj. Save yourself the trouble. Once I have what I came here for, you won't matter anymore. Now go, drone. Deliver it. Fajnie. You're 710 CE. Krogan Genophage. O, Genophagium. Wrażliwy temat, co w Rex? We have our orders. Release of the Genophage against the Krogan has been authorized. Not by my government. Your government invented it. What good is a weapon if you don't use it? Sergeant Tavis, restrain him. Are we sure of our orders, sir? This is genocide. Sergeant Hout, restrain them both. I'll press the button myself. One day, Solarian, you will thank us. Dispersal commencing. Okej, czyli okazuje się, że Salarianie i część Turian była przeciwko odpaleniu Genophagium. To nie tak, że wszyscy chcieli się zabawić w kosmicznego Hitlera, który kopie wszystkich w jaja. Tak precyzyjnie. Okej, to chyba koniec. O Jezu, co to jest? A to Salarianin, a ja spanikowałem. Słyszę strzały. Nie. Ja mamy ciekawe historii. A dobra, najpierw zajmę się żołnierzami. A, okej, okay, super, szybko poszło. Au! Historii się uczę! Kto by pomyślał, że pierwszym widmem był Salarianin? W życiu bym nie powiedział, nie? Okej, czyli najwidoczniej posada widma została stworzona po tym, jak jakiś Salarianin. Shut up, Gryf! Shut up! Że pozycja widma została stworzona po tym, jakiś Salarianin, żeby zabić cel, który tutaj zleciła mu rada do zabicia. No cóż, poświęcił wielu cywilów i rada stwierdziła, że to w sumie niezły patent, że może stworzą sobie agentów, którzy będą mogli zrobić wszystko, byleby dopełnić celu. Year unknown. Origin Earth. Early religious artifact, Vault E28. Okej. No nic. Był jakiś zapisek z ziemi, ale został uszkodzony. Czekajcie, a tam co jest? Tam coś jeszcze widzę. Biegusiamy tam. A nie, a to już... dobra. Wróciłem, jestem idiotą. Dobra. Rollout. Zgubiłem się.
Nie wierzę, zgubiłem się. Naprawdę. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Co to? O, heist. Okej, jest nieźle. Tu jest ten jebany salarianin. Tutaj są drzwi, których nie otwierałem. Może to tutaj? O, są schody. Nice. Team Hammerhead, we're headed to the next level. What's your location? Okej. Hammerhead, do you copy? No, panowie, jesteśmy sami. There, Team Mako. We'll try to clear a path, Commander. Hammerhead's gone ahead. I got it. No dobra. You mess with Shepard, you mess with me. Dron. Jezu, w Rex nie wpierdala mi się z celownik, jakiś łaska. Bye bye. Dobra, Rex jest twój, baw się dobrze. Czy to wszyscy? O dziwo jest ich mało. O nie. I w dupsko. Rex jest za tobą. No, była tutaj. Wiem. Near 580 BCE. First Citadel landing. Discovery logs. Vault A5. Approach of the mysterious space station has been uneventful. Pray goddess it remains so. We humbly take this step for all Asari. The destiny of our people forever altered. These creatures that greet us seem harmless but unable to communicate. Preliminary observation suggests that their role seems to be that of some sort of guardian. We will begin our exploration. Okej, okay, mieliśmy spotkanie z Keeperami oraz ogólnie wbicie na Cytadelę przez Asari, odkrycie Cytadeli na dobrą sprawę. To jest fajne, wiecie, że w sekwencji akcji zamieszczałem takie dosyć istotne szczegóły historyczne Mass Effect. I to są szczegóły, o których mogliśmy już gdzieś tam słyszeć. Wiecie, o odkryciu Cytadeli słyszeliśmy już wielokrotnie. Ale tutaj mieliśmy fajną wizualizację. Szkoda, że nikt nie dorobił do tego napisów na przykład. O, jest już Shepard. Ciekawy pancerz. Shepard was born on Earth and orphaned at an early age. He managed to survive on the streets until he was able to enlist at 18. Anything from Shepard's military record that you'd like to call out? Early in his career, Shepard alone survived a Thresher Maw attack that took down his entire unit. That's the kind of strength, the kind of grit he has. Thank you for your presentation and to all who spoke. The Council will render their decision on the suitability of Commander Shepard as Spectre within the day. Okej, okay, czyli tak, mieliśmy pierwsze ludzkie widmo, w sensie Sheparda, i został to zarejestrowane. Śmieszny pancerz, śmieszny karabin. Takiego nie nosiliśmy. Czy to jest w sumie pancerz klona Sheparda, czy to jest bardziej jakby pancerz, który nosił Shepard zanim dostał się do N7? A, znowu Brooks, poważnie znowu. Dobra, aczkolwiek nim przejdziemy przez te drzwi, bo chyba zbliżamy się do końca tej misji. Więc tutaj sobie zakończymy. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Strzeleczka.